Tak, słucham. Halo. Dzień dobry, słucham. Pan sprzedaje gierkę komputerową na OLX. OLX. Nie komputerową, tylko na konsolę. Xbox, no. Na Xboxa, tak. To jest ta... Ja dla syna kupiłem tutaj i on powiedział, tak, że grę mam kupić. To... Co to jest? Grande Auto. GTA 5? No. Tak. No to mam akurat za 62 zł. Grande Auto 5. Xbox. Polska wersja. Mhm. Dobra. To jest dla małolata takiego? 12 lat może w to grać? No może 12 lat może, ale tam jest... wiekowo to jest od 18. Od 18? Od 18 wiekowo wiem, że 12-latki też sobie tam grają. To. No sąsiada syn, to cały dzień w to napieprza. No to mówię, to od 18 lat jest ta klauzula taka wiekowa. No. A co tam się robi konkretnie? Wie pan, co to tam pościgi, nie pościgi, policję się tam kurczę roluje, jakiś taki kurczę trochę gangsterski taki film, takie ta gra. Takie dymy? Mhm. Takie bijatyki, tam kradnięcie też, samochodów? Między innymi. Głównie tam było, jest samochodówka i sporo pościgów po mieście i nie tylko. A marihuana jest? A tego to nie odpowiem dokładnie ze szczegółami, bo syna musiałbym pytać, ale go nie ma. Bo mój syn to ma kolegów starszych, to marihuana już popalał. O, no. Widzi pan? To teraz GTA mu się zachciało. No to nie wiem. No ja wezmę. To będzie tak? Przynajmniej w GTA grał, a nie szalał na podwórku. Za pobraniem czy wpłata na konto? Wpłata na konto będzie. Na maila napiszę tego na OLX-a. No dobra, to niech mi pan napisze na OLX-a, a ja panu wyślę ten adres, znaczy numer konta. A ostatnie pytanie zasadnicze. Jak tam się kradnie samochody, jeździ się autem, to tak. Tam chyba... Prostytutki są też, co? Pewnie też są. Pewnie coś tam w tym jest, bo na samym początku, jak tam się uruchamia, no to tam jest taka akcja też. Taka baba z cycami, jak tu na okładce. No, coś takiego. No. To dobrze, no. Niech młody się szkoli. Dobre podejście. Dobra, to niech pan wysyła i ja wyślę panu ten... Z pana to jest konkretny zadymiarz. Cholera. To ja piszę na maile. Dobra. No. Dzięki. Okej, to czekam, dzięki. To on zadymę kręci.